Hej, witajcie. Z tej strony Durwart, burmistrz Himmelsdorfu, choć sądząc po tym, co widzimy w tym momencie na ekranie, powinienem się z wami przywitać jako sołtys, psi Himmelsdorf. Nasze miasto osiągnęło właśnie kolejny poziom rozwoju, stając się właśnie psią. Mamy również dostęp w tym momencie do dodatkowych budynków, pomagających rozwinąć się naszemu cudownemu miasteczku. Zobaczmy zatem, co możemy tutaj naszym mieszkańcom zafundować. Zaczynamy od planowanej już w poprzedniej części szkoły. Myślę, że postawienie jej właśnie tutaj będzie dobrym rozwiązaniem, sądząc po minkach, jakie pojawiły się nad miasteczkiem. Mieszkańcy również cieszą się z tego wyboru. Zadbajmy również o pozostałe potrzeby naszych mieszkańców. Przede wszystkim do akcji wkroczy straż pożarna. Z racji na to, że przemysł jest ogniskiem zapalnym, to może pierwsza remiza pojawi się właśnie w okolicach dzielnicy przemysłowej. Myślę, że ulokowanie tego właśnie tutaj będzie dobrym rozwiązaniem. Niestety na posterunek policji brakło nam już funduszy. Te lada moment powinny się uzbierać i pora również pomyśleć o rozbudowie miasta o kolejne dzielnice, a te zaczniemy budować tutaj, pamiętając jednocześnie o podłączeniu tam kanalizacji oraz prądu. Mieszkańcy jak na razie nie wymagają większej ilości przemysłu, a jeśli chodzi o przemysł, to rozwijając miasto do poziomu wsi. No, nie zabrzmi to najlepiej, ale cóż, już tak powiedziałem. Zerknijmy, jakie zasoby naturalne tu występują. W tej części możemy rozwinąć odrobinę przemysłu leśnego. Z tego chcę oczywiście skorzystać. Uzyskując dostęp do dzielnic, możemy wyznaczyć ten obszar jako obszar do tej właśnie działalności. Tu widzę również żyzną glebę, ale raczej w rolnictwo tutaj nie pójdziemy. Rolnictwo pojawi się tutaj. To jest oczywiście plan na zdecydowanie dalszy okres rozwoju. Gra podpowiada nam, że możemy wprowadzić pierwsze przepisy regulujące rozwój naszego miasta. Ja o tym również pamiętam. Pojawia nam się sześciopasmowa droga, czyli droga o zdecydowanie wyższej przepustowości. Właśnie, nim zaczniemy, to jeszcze postawmy komisariat policji. Policja jest tutaj, pomyliłbym się. Myślę, że to dobre umiejscowienie. Zostało nam trochę miejsca. Pozwólmy zatem większej liczbie mieszkańców osiedlić się w naszym mieście. Myślę, że pasek na cztery kratki wystarczy. Tutaj mamy również dość przyjazny zakątek. Oj, coś się nie tak zaznaczyło. O, już jest dobrze. I słuchajcie, mija nam kolejny etap. Niestety z powodu braku funduszy na razie musimy wstrzymać się z wyznaczaniem nowych stref, a chciałbym zacząć je od uzbrojenia niejako.
terenu, budując tam wodociągi. Pierwsza rura postawiona. Pozbierajmy nieco gotówki, chyba że weźmiemy pierwszą pożyczkę, ale osoby oglądające poprzednią część moich zmagań w roli burmistrza wiedzą, że od tego chciałbym odejść jak najdłużej. Gdy zajdzie konieczność, to pożyczka będzie musiała zasilić budżet naszego miasta. Mieszkańcy niestety zaczynają narzekać na hałas, który wydzielany jest ze stref handlowych. Nie dziwię się, pewnie tym bardziej teraz, w czasie wakacji, wiele młodych osób woli chodzić po galeriach handlowych, choć w grze mamy 15 dzień grudnia. Zatem to nie wakacje, tylko szał przedświątecznych zakupów nam towarzyszy. Przestępczość na minimalnym poziomie. Zagrożenie pożarowe niestety całkiem spore. Rozbudowując zatem dalej nasze miasto, będziemy musieli pomyśleć o kolejnej remizie strażackiej. Zadowolenie mieszkańców na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysokim, mówię tak dlatego, że w pozostałych miastach, jakimi zarządzam w tej grze, ten poziom zadowolenia jest trochę niższy. Zniknął jeden maruda, który mieszkał, jeśli się nie mylę, tutaj. Jeśli chodzi o śmieci, tutaj również nie ma z tym większego problemu. Czekamy zatem na dalsze zastrzyki gotówki. Zobaczmy, ile by nas kosztowało postawienie takiej drogi. No, jak na razie ograniczony budżet nie pozwala nam na to. Przy okazji zerknijmy, jak tam wodociągi. O, już zaczyna brakować mocy. Podnieśmy zatem budżet do 65%. Sporo powinniśmy na tym zyskać. Dokładnie. Prąd. No, prądu mamy spore nadwyżki. Ale nie wiem, czy przed wyznaczeniem kolejnych stref mieszkalnych nie będziemy musieli dostawić kolejnego wiatraczka. Widzę, tutaj jest całkiem przyjemny obszar. Ale skoro zdecydowałem się stawiać elektrownię po tej części, po tej stronie, przepraszam was, rzeki, to może będę to kontynuował. No, wyłączmy, wiatry już nam nie są potrzebne. Pierwszy budynek osiągnął wyższy poziom. Bardzo się z tego powodu cieszę. W budynku tym będzie mogło mieszkać nieco więcej ludzi, osadników. Choć może słowo osadnik na czasy, jakie obejmuje gra, nie jest może najbardziej trafnym. Tu mamy już pierwsze problemy. Brak wystarczającej ilości pracowników. No to nie, z tym niewątpliwie wiąże się mała ilość mieszkańców, jaka jest w naszym mieście. Od pana ćwirka wiadomości możemy pozamykać. Wiem, że jest tutaj wiele istotnych informacji, ale te równie dobrze śledzić można poprzez przeglądanie zakładek dostępnych z tego menu. Zobaczmy, jak to wszystko nam tutaj wygląda. Podatki na dobrym poziomie. No, dajmy o 1% więcej. No, ludzie nie zbiednieją, a jeśli zaczną się na to buntować, podatki wrócą do stałego poziomu 12%. Jak na razie przyrost ludności jest, zadowolenie jest i co najważniejsze i najbardziej cieszy,
również przyrost gotówki. Choć musimy zacząć myśleć o kolejnej dzielnicy. Źle zrobiłem, że zbudowałem drogę od tej strony. Można było rozpocząć budowę od tej części. Bardzo dobrze. Tu osiedle możemy postawić zdecydowanie większe niż na początku. Tu widzę, że ukształtowanie terenu jest nieco gorsze. Tu już nam się coś powoli zaczyna rozjeżdżać. No. O, na szczęście. Udało się dobrze trafić. Budujemy dalej. Wybaczcie mi tę chwilę przestoju i braku komentarza tego, co się dzieje, ale są momenty, w których po prostu chcę skupić się na budowie. Będę się starał oczywiście mówić jak najwięcej. Tak, abyście nie musieli w głuchej ciszy śledzić tej serii. Zbyt strome zbocze. No to mnie akurat nie cieszy. Pojawiają się pierwsze opcje budowy budynków specjalnych. Jak na razie jednak nie chciałbym w ten sposób rozwijać miasta. Oj, mamy poważny problem. Patrzcie, muszę zerknąć, na którym etapie rozwoju dostaniemy możliwość kształtowania krajobrazu za niespełna 300 mieszkańców. Świetna wiadomość, nie ukrywam. Ten cały obszar trzeba będzie niestety obniżyć. Mówię niestety, bo wiązać się to będzie ze sporym kosztem. Mamy niestety pierwszy opuszczony budynek. Obym tylko nie zniszczył żadnego dobrego. Może tak będzie lepiej. Opuszczony. Oj. No i zobaczcie. Chwila nieuwagi i zburzyłem dobrą fabrykę. Cóż, bywa i tak. Możemy kupić nowy kawałek ziemi. Ja doskonale o tym wiem. Może za pamięci podłączę tutaj wodociągi. O, już nie ma funduszy.
Ale 1400 na plus co tydzień to dobra wiadomość. Szkoda, że tu wody nie ma, bo postawiłbym już pierwszą strefę mieszkalną. A, niech już tu pierwsi mieszkańcy się zaczynają osiedlać. Zaraz dostaniecie również wodę. Mam nadzieję, że udało się strzelić dobrze. Tą drogą, no tutaj będzie dość ciekawie to wszystko wyglądało, musicie przyznać. Wracamy jednak do konstruowania. Drogę szybkiego ruchu może na razie odpuśćmy. Funduszy znowu. W dalszym ciągu mamy zapotrzebowanie na handel, dlatego połowa tej strefy to będzie właśnie strefa handlowa. Resztę przeznaczymy do celów mieszkalnych. I niestety, jak widzicie, zaczęło nam tu brakować prądu. Ten dość szybko udaje nam się do mieszkańców dostarczyć. Budżet na przyzwoitym poziomie. Oj, tu coś chyba nie wypaliło tak, jakbym chciał. No. Tu chyba przeszkadzać nam będzie to ukształtowanie terenu. Choć udało się, no. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. I chyba cały ten obszar przeznaczymy dla mieszkańców. Trzeba będzie również poszerzyć strefę przemysłową. No, mówiąc szczerze, wygląda to dość nieciekawie, prawdę powiedziawszy. Przy okazji rozwikłałem zagadkę problemu z drogą. Trzeba będzie ten teren niewątpliwie wyrównać i to właśnie teraz będzie możliwe, ale na dalszą budowę zapraszam Was już do kolejnego odcinka związanego z grą City Skylines. Na dziś to tyle, żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!